Dzień dobry. Dzisiaj film o pracy, bezpiecznej pracy na wyrówniarce. Oczywiście mam ze sobą ochronniki słuchu, mam ze sobą okulary, które zawsze powtarzam, żeby mieć na nosie. No i możemy zacząć pracować, tak? Tutaj co prawda mamy dość sprytną osłonę wału. Nie wszystkie maszyny to mają, więc może zróbmy tak, że tej osłony nie ma, tak? Czyli oczywiście są maszyny, które powiedzmy starsze, innej generacji, nie ma tutaj osłony wału. Mało tego, nie ma jeszcze tego elementu, więc to sobie też tutaj schowamy i mamy wał odkryty, możemy zacząć pracować. Zaczynamy? Zaczynamy. Oczywiście włączam na niby maszynę, no i jedziemy. I tutaj słuchajcie, znak sygnał tradycyjny. Absolutnie tak nie róbcie. Co tutaj się może wydarzyć? Dwa elementy są tutaj złe. Domyślacie się? No oczywiście zły jest mój ubiór. Zobaczcie. Pierwsza rzecz. Rękawy totalnie luźne. I teraz tak, zaczynamy sobie pracować, tak? Może tutaj na mnie wciągnie, tak? Może druga ręka, która wychodzi na końcu, może nam tutaj nie wciągnie. Może. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Czym dłuższa deska, tym musimy to wyprowadzać z maszyny. I co kolejnego jest złego? Słuchajcie, to jest kolejna porażka. Czyli pięknie wciąga wam tutaj ten wirujący wał ciuch, ubranie i jest pozamiatane. Więc luźne koszule to jest kryminał, jak to jeden ze moich znajomych mówi. Często mnie widzicie w jakichś bluzach. I powiem wam szczerze, że to jest, ja to wyniosłem chyba z warsztatów szkolnych w liceum, przepraszam, w technikum. Tam nie było za ciepło, więc mieliśmy ubrania takie właśnie szkolne. I teraz tak. Po pierwsze, były tam zawsze mankiety, ja tego nienawidziłem na początku, mankiety z gumką. Czyli zobaczcie, mam tutaj naprawdę to nieźle upięte wszystko na mankietach, na rękawach i to było faktycznie sensowne. Opcja druga, jeśli chcemy pracować jeszcze dokładniej, to jak najbardziej mamy czyste nadgarstki i możemy wtedy sobie zasuwać. No i oczywiście zostanie tutaj jeszcze dół naszego ubrania. Czyli również tutaj jest guma, która nam to pięknie opina. Brzuch też opina. I wtedy możemy śmiało tutaj nad maszyną być. Oczywiście jeszcze lepszą metodą byłoby wpuszczenie, jeśli na przykład nie macie gumy tutaj w dołu bluzy, czy jakiegoś swetra, czy cokolwiek nosicie, czy koszulki, no to wtedy oczywiście w całe to wierzchnie ubranie górne trafia do spodni. I wtedy cyk, tutaj nic nam nie zagraża. Kiedy się nachylimy nad wałem, również maszyna nie wciągnie nam, bo po prostu nie będzie miała takiej opcji. Więc takie są moje rady, jeśli chodzi o ubiór przy wyrówniarce. Do zobaczenia wkrótce. Tematów na takie filmy jest od groma i ciut ciut. Na razie, cześć. Thank you.